Czesław Michniewicz zwolniony. Reprezentacja Polski, tak jak rok temu, pod koniec grudnia bez trenera. W dzisiejszym odcinku skupimy się na sytuacjach, które najprawdopodobniej zaważyły o losie selekcjonera. Może nie miało to bezpośredniego wpływu na zwolnienie selekcjonera, ale niewątpliwie jest to ważne, żeby lepiej zrozumieć dalszą część tego materiału. Czy Czesław Michniewicz uczestniczył w procederze korupcyjnym? Oficjalnie według prokuratury nie. Moim zdaniem jest wręcz niemożliwe, żeby trener o całej sprawie chociażby nie wiedział, trenując w tamtym czasie Lecha Poznań i regularnie kontaktując się z fryzjerem. Ale dobrze, jaki związek ma to z pracą w reprezentacji, licząc aspektów czysto wizerunkowych? Kto oglądał konferencje prasowe kadry, czy to po meczach wygranych, czy przegranych, mógł odczuć bardzo napiętą atmosferę między selekcjonerem a dziennikarzami, szczególnie w czasie Mistrzostw Świata. No właśnie, wiemy, jak atmosfera w kadrze, wokół kadry jest ważna na takim turnieju, przed tak ważnym meczem. Chciałam zapytać, czy robienie z nas dziennikarzy wrogów kadry, pijaków, manipulantów, to jest... To nie jest pytanie dotyczące... Nie będziemy odpowiadać na to pytanie, przepraszam. Ale... I to trener odbiera jako przytyk do tych wcześniejszych meczów i gry defensywnej? Ja to odbieram zupełnie inaczej. Zastanawiam się, proszę się nie obrazić, że redakcja wysyła pana na Mistrzostwa Świata i pan posługuje się tym, co powiedzieli inni, a nie jest pan w stanie, nie chce pan zadać swojego pytania. Czy jest pan zadowolony, czy jest pan w stanie powiedzieć, że jest pan zadowolony, albo widzi pan jakieś pozytywy w stylu naszej gry? Awans jest awansem, wiadomo? O czym mówimy w ogóle? Awansowaliśmy po 36 latach, chyba 36 lat z rzędu Meksyk wychodził z grupy, trzeba by to dokładnie policzyć, a my od tego czasu ani razu nie wyszliśmy z grupy. Graliśmy z Meksykiem w grupie, który nie wyszedł z grupy, awansowaliśmy, cieszmy się, dajcie się pocieszyć, od jutra zacznijcie atakować, macie czas do niedzieli. A wszystko zaczęło się podczas pierwszej konferencji, kiedy selekcjoner chciał pozwać redaktora Szymona Jadczaka, co zresztą zrobił po czerwcowym artykule tego dziennikarza. Ostatecznie jednak ze względu na Mistrzostwa Świata z pozwem się wstrzymał. Już wtedy możemy odczuć wspomnianą przeze mnie niechęć, co zresztą nasiliło się podczas wspomnianych Mistrzostw Świata. Jednak nie możemy byłemu selekcjonerowi odbierać i bagatelizować tego, co z reprezentacją osiągnął. Zakwalifikował się i wyszedł z grupy na Mistrzostwach Świata od 36 lat oraz utrzymał się w elicie Ligi Narodów. Cele zrealizował, ale tu znowu dochodzimy do zgrzytu. Mało komu podobał się styl, jakim graliśmy. Bardziej defensywny, niewykorzystywanie potencjału reprezentacji z linii ataku. Tak jak w komunikacie PZPN-u i wypowiedzi rzecznika reprezentacji Jakuba Kwiatkowskiego, mogliśmy usłyszeć, że PZPN miał odmienną wizję niż selekcjoner, więc zapewne chodziło o styl gry reprezentacji. Najpoważniejszą szkodą wizerunkową zarówno dla selekcjonera i całej reprezentacji była mityczna, jak się okazało, premia od premiera. Szczerze mówiąc, żeby dojść do tego, jak cała sytuacja z premią wyglądała, musielibyśmy chyba mieć nagrania z monitoringu z głosem w hotelu naszej reprezentacji. Zacznijmy najpierw od narracji naszego kapitana Roberta Lewandowskiego. Słyszałem wiele nieprawdziwych informacji na ten temat. Chcę więc jasno powiedzieć, że nie było żadnego sporu w reprezentacji między nami a sztabem czy trenerem. Zostaliśmy poproszeni jako rada drużyny, żeby stworzyć nowy procentowy system podziału tej ewentualnej premii między zawodnikami. Uznaliśmy między sobą, że ten system solidarnie powinien też obejmować zawodników rezerwowych. Wiedzieliśmy jednocześnie, jak wspominałem wcześniej, że mówimy o wirtualnych pieniądzach i nie podchodziliśmy do tego zbyt serio. To nawet nie zostało nigdzie spisane, a cała rozmowa o podziale premii trwała niecałe 5 minut. Teraz narracja Michniewicza. Hiper żenujące jest to, że afera w sprawie premii dla kadry urosła do tej rangi. W drużynie nie było żadnych problemów i nie ma w dalszym ciągu. Rozmawialiśmy o tym na spokojnie, rozmawialiśmy krótko na ten temat. Powiedział Robert Lewandowski w wywiadzie, powiedział Grzegorz Krychowiak, jak to wszystko wyglądało. Oni powiedzieli to pod swoim nazwiskiem, a dzisiaj cytuję się anonimowych zawodników. Więc wychodzi na to, że to, co kreowały media, były po prostu fałszem.
ale czy na pewno? Do rozwiązania pozostaje nam ostatnia łamigłówka, chyba najważniejsza. Niedawno Roman Kołtoń podał, że pomiędzy selekcjonerem a team managerem oraz rzecznikiem prasowym Jakubem Kwiatkowskim miało dojść do sporego konfliktu. Trener miał opowiedzieć o wszystkim na spotkaniu z PZPN po turnieju. Nie miałem żadnego wsparcia, brakowało nawet właściwej organizacji. Był sukces, ale popełniony został błąd w komunikacji. Miał paść z Michniewicza. W odwecie Kwiatkowski po spotkaniu już bez Michniewicza powiedział: o 14:30 nad ranem w Katarze po meczu Argentyna-Polska doszło do wezwania przez Czesława Michniewicza liderów drużyny. Miałem wrażenie, że kapitan zespołu Robert Lewandowski był zażenowany tą sytuacją. To właśnie w tym momencie asystent Michniewicza Kamil Potrykus został zobowiązany do zbierania numerów kont piłkarzy, aby przelew premii nastąpił jak najszybciej. A więc znowu sprzeczność. Jeżeli to prawda, oznaczałoby to, że zarówno Michniewicz, jak i Lewandowski w wywiadach celowo sprawę tuszowali. Pikanterii dodaje to, że przez konflikt na linii trener-team manager miało dojść do poróżnienia w kadrze. Piłkarze stanęli po stronie Kwiatkowskiego i nie wyrazili dalszej chęci współpracy z obecnym selekcjonerem. Ten jednak stanowczo zaprzeczył tym wszystkim doniesieniom. Nie mam żadnego konfliktu. Pracuję z Kubą od początku, czyli od 11 miesięcy. Dobrze się dogadywaliśmy. Byłem ostatnio na zarządzie i zadano mi pytanie o grę drużyny i ogólną organizację. Nie było żadnego ataku. Później Kubę zapytano o to samo i on przedstawił trochę inną wersję. Nie chcę być jego adwokatem, ani go atakować. Rozmawiałem z nim po spotkaniu i nie ma między nami złej krwi. To wszystko, o czym piszą, to zupełnie nieprawda. Możecie go zaprosić do programu i powie wam to samo. Jeżeli jednak to prawda, oznaczałoby to, że ta sytuacja mogłaby być gwoździem do trumny Czesława Michniewicza. Podsumowując, Michniewicza zwaliły trzy kwestie. Styl, premia i media. Nie pomagała mu dezinformacja, czy premia będzie, czy premii nie będzie. Asystent o 3:00 w nocy zbierał numery kont, czy ich nie zbierał. Jeżeli jednak prawdą jest konflikt Michniewicza z Kwiatkowskim, to najprawdopodobniej w głównej mierze właśnie to zaważyło o jego przyszłości. Nie wiemy, kto będzie następcą Czesława Michniewicza. Sam nie jestem w stanie tego stwierdzić. Jest wielu świetnych trenerów, którzy aktualnie są bezrobotni, którzy pracowali z reprezentacjami, którzy osiągali sukcesy w klubach. Jest to temat niewątpliwie trudny, bo jeżeli przyjrzymy się karierze Martineza, zdobył brązowy medal z Belgią na Mistrzostwach Świata 4 lata temu. Ale teraz spójrzmy na to ze strony naszej reprezentacji. Czy taki trener da nam to, co dawał Belgii? Czy to wszystko było zależne tylko od niego? Czy cały system szkolenia, jaki mieli Belgowie, to jakim oni obdarzyli go zaufaniem? Czy właśnie to w głównej mierze nie doprowadziło do tak wielkiego sukcesu? Bo jak widać, my cały czas mamy problem, żeby zaufać odpowiedniemu człowiekowi.